Ja będę mówić o trochę innych rzeczach, nie o niszczeniu, ale o budowaniu. I to mi troszeczkę przypomniało, jak słuchałem tej prezentacji, jak dawno temu, to był 94 rok, podczas momentu, w którym założyłem firmę internetową i chodziłem po klientach, mówiąc, co to jest internet, i sprzedawałem podłączenia do internetu. Jeden z dyrektorów bardzo dużej firmy technologicznej powiedział, jak zobaczył ten internet i e-mail, powiedział, ale ja w ogóle tego nie potrzebuję. Ja właśnie kupiłem nową maszynę do faksu. Także kiedyś były zupełnie inne problemy, teraz zderzamy się z innymi problemami, ale pewnie za chwilę będą kolejne. Jeżeli Facebook wprowadzi na przykład guziczek oprócz lajka, będzie dislike. Chyba oni ogłosili nawet, że zamierzają to wprowadzić. Także mogą być nowe wyzwania, także myślę, że firma Apostołowie Opinii ma wielką przyszłość. Będzie to coraz większe wyzwanie. Także jeszcze raz dzień dobry. Nazywam się Rafał Plutecki i poprowadzę Campus Warsaw. To jest nowa inicjatywa Google'a. Jak widzicie, jest to inspirująca przestrzeń dla przedsiębiorców. Mamy nadzieję wspierać, pomagać cały ekosystem oraz mamy nadzieję, że dzięki nam, również dzięki nam, bo dzięki wielu, wielu innym podmiotom, będziemy mieli coraz więcej ciekawych firm, które mamy nadzieję będą podbijać świat. Skąd się wziął Campus Warsaw? W Google, a teraz w Alfabecie, powstała taka inicjatywa, która się nazywa Google for Entrepreneurs. I jej celem jest łączenie startupowych ekosystemów na całym świecie. Dlaczego to robimy? Google powstał tak jak wiele firm, właściwie jak prawie każda firma, od pomysłu, zaczął od garażu i zbudowała się z tego dosyć duża międzynarodowa firma. Dlaczego Warszawa? Wierzymy, że Warszawa jako stolica największej gospodarki w Europie Środkowej może być takim hubem dla całej Europy Środkowej. Także otwieramy kampusy. Zaczęliśmy w Londynie w 2012 roku. Ciekawa rzecz w Londynie była taka, że kampus w Londynie pojawił się wtedy, kiedy scena startupowa w Londynie była dosyć rozproszona. Było wiele różnych inicjatyw. Londyn jest dosyć dużym miastem. I te podróże inwestorów, mentorów, startupów no były dosyć utrudnione. Wtedy, kiedy Campus London pojawił się w dzielnicy Shoreditch, to nie była najlepsza dzielnica. Nawet szefowa Campusu London, Sara, powiedziała mi, że przeniosła się tam i bała się, że zostanie okradziona i to się zdarzyło dwa razy. Ale Campus London odniósł tak wielki sukces, że po 5 latach dzielnica Shoreditch została nazwana przez burmistrza Londynu jako Tech City. Jest to wiodące miejsce, gdzie jest zlokalizowanych mnóstwo firm internetowych. Także po kampusie Londyn pojawił się Tel Awiw, Seul, Madryt. São Paulo w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie, natomiast Warszawa 24 w poniedziałek, 24 listopada rusza. Także zapraszamy. To jest informacja sprzed kilku godzin, bo właśnie ogłosiliśmy tą datę. Natomiast kampusy to jest część historii, dlatego że należąc do całej sieci Google for Entrepreneurs, zaczęliśmy budowę ekosystemów i partners wszędzie na całym świecie. Zaczęło się od Stanów Zjednoczonych i Kanady, a w tej chwili po tworzeniu kampusów, które są zarządzane przez Google'a, docieramy do coraz większej ilości państw. Mamy nadzieję, że wkrótce będą również kolejne państwa w Azji. To jest wpływ ekonomiczny, jaki kampus ma na startupy. W ten sposób się mierzymy, ponieważ kampus jest działalnością, która nie jest skierowana na zysk, jest to działalność non-profitowa, to patrzymy na to, co robimy dla społeczności startupowej. Także w pierwszej połowie 2015 roku w sieci Google for Entrepreneurs ponad 0,5 miliarda dolarów zostało pozyskanych przez startupy, 385 spółek.
zostało powołanych 3612 miejsc pracy. To są takie statystyki, na które my zwracamy uwagę i zależy nam dokładnie na tym, żeby startupy rosły. Oczywiście to finansowanie w tej kwocie, która tutaj jest, często takie pytania padają, ile w tym jest inwestycji przez Google'a czy przez Google Ventures. I jeżeli ostatnie statystyki, które otrzymałem, dobrze pamiętam, to wynosi zero. To znaczy, to są wszystko robione przez fundusze zewnętrzne. W każdym kraju, w którym kampus powstaje, jest tworzona jakaś strategia, która jest dostosowana do lokalnego rynku. Jeżeli chodzi o kampus Warszawa, zakładamy, że po pierwsze będziemy edukować i przyspieszać startupy na wstępnej fazie rozwoju. Będziemy łączyć startupy z globalnymi inwestorami, rynkami, mentorami oraz łączyć ekosystemy w całej Europie Centralnej. Te miasta są rzeczywiście bardzo ciekawe i wiele, wiele rzeczy się dzieje w Budapeszcie, Pradze, Tallinie. To jest budynek kampusu w byłej fabryce wódki w Koneserze. Także wielu osobom to się dobrze kojarzy. Sercem kampusu jest kawiarnia. Brzmi trywialnie, ale de facto jest to miejsce, gdzie każdy, kto się zarejestruje na stronie internetowej, ma dostęp. Jest to kawiarnia właściwie startupowa. Tam będą założyciele firm, mentorzy, inwestorzy. Także to będzie miejsce, gdzie mamy nadzieję, będzie można przyjść i zapytać każdego, kto siedzi obok przy stoliku, nad jakim projektem pracujesz, czym się zajmujesz. Co prawdopodobnie w normalnej kawiarni byłoby no, rzadkie. Kolejną częścią kampusu jest akcelerator. Po tym, jak Y Combinator pokazał, dając startupom niewielkie ilości pieniędzy, akurat Y Combinator daje 120 tysięcy dolarów za 8% firmy, pokazuje, że danie pieniędzy, ale również danie bardzo intensywnego szkolenia, czy to jest 30 dni, czy to jest 90 dni, każdy akcelerator ma różny model biznesowy, to pokazało, że programy akceleracyjne rzeczywiście działają dla firm. W Warszawie został wybrany partner z Krakowa, Innovation Nest, który rozpocznie od stycznia program akceleracyjny. Jego specjalizacją będzie sektor B2B i wkrótce będą informacje na ten temat, ale oprócz tego Innovation Nest będzie prowadził szereg różnego rodzaju innych ciekawych kursów, szkoleń dla młodych spółek. Akceleratory wszędzie w Stanach Zjednoczonych zaczynają się specjalizować, także widać, że są akceleratory nastawione na fashion tech, fintech, na consumer hardware. Widać tą specjalizację, która bardzo pomaga startupom. Nie trzeba tłumaczyć modeli biznesowych, nie trzeba tłumaczyć branż. Od razu akcelerator jest w stanie nawiązać dobrą relację z założycielami i mu pomóc. Kolejnym modułem w kampusie jest coworking i community. Tutaj wybraliśmy też partnera. Jest nią firma Tech Hub, która prowadzi w Londynie, w Bukareszcie, w Rydze, w Madrycie i w innych miejscach swoje miejsca coworkingowe. Ale to nie jest tylko biurko. Biurko to de facto jest mała część tej oferty, dlatego że główna część to jest community, które jest budowane poprzez Tech Hub i poprzez pracowników Tech Huba. Są to elementy, które polegają na wzajemnym doradzaniu, mentoringu. W każdy pierwszy wtorek miesiąca mają spotkania poprzez wideokonferencje ze swoimi centrami w innych miastach, gdzie startupy mówią o sobie, pitchują się nawzajem, mówią, nad czym pracują, pomagają sobie nawzajem, ale mają też bardzo ciekawe elementy, na przykład mają tak zwany funeral day, mają pogrzeb startupowca. Wiele projektów startupowych nie kończy się dobrze, ale z tego są bardzo ważne lekcje, które płyną. I w Gdyni, w Trójmieście są słynne Fuck Up Nights, które też mniej więcej na tej samej zasadzie działają. Startupowiec wychodzi na scenę, opowiada o swoim biznesie, o tym, co się stało, co nie poszło.
i z reguły to się kończy brawami, szampanem. Także, ale jest to ważny element zmiany kultury, dlatego że bardzo rzadko istnieje sukces, jeżeli wcześniej nie było porażek. Także tych porażek nie wolno się wstydzić. Właściwie to trzeba się nimi dzielić, celebrować, bo tak naprawdę to wzbogaca cały ekosystem i to nas dużo więcej uczy. Czasami dużo więcej uczy porażka niż sukces, który często jest, może być zbiegiem okoliczności. I oczywiście wydarzenia. Będziemy mieli szereg wydarzeń, eventów dla społeczności. Zasadą działania kampusu jest to, że jest to na przykład te wydarzenia, eventy, są to eventy prowadzone przez społeczność i dla społeczności startupowej. Kampus Warszawa sam w sobie będzie organizatorem niewielkiej ilości wydarzeń, natomiast zdecydowana większość wydarzeń to będą wydarzenia prowadzone przez po prostu inicjatorów. Każdy może wejść na stronę internetową, zapisać się, poprowadzić event, który akurat, którym jest zainteresowany. Także jest to sala otwarta, dajemy ją za darmo dla każdego, kto chce prowadzić wydarzenie dla startupów i robi je za darmo, czyli wejście dla startupów jest za darmo. I do tego wszystkiego, do tych programów, które dostarczają partnerzy, jest cały know-how Google'a. Przede wszystkim mentorzy. Będziemy mieli ekspertów Google'a z różnych dziedzin. To są wysokiej klasy specjaliści produktowi, technolodzy, marketingowcy, którzy będą pomagali na indywidualnych spotkaniach, na których można również na stronie internetowej zamówić, zarezerwować czas takim mentorem. Oni będą wspierać, ale będziemy też mieli zewnętrznych mentorów, którzy będą mieć doświadczenia z korporacji, będą to przedsiębiorcy, którzy będą mogli pomóc w budowaniu firm. Byłem w Londynie na takim Demo Days i rozmawiałem z wiceprezesem Amazona. Spytałem go, jak to jest, że masz tyle pracy, tyle klientów, a ty przyjeżdżasz i cały dzień tracisz rozmawiając ze startupami. Opowiedział mi, że dla niego mentoring stał się obowiązkowym elementem jego kalendarza. Co miesiąc ma spotkania ze startupami, dlatego że to tak go wzbogaca, tak go inspiruje, że on dzięki temu się uczy, odświeża swoje myślenie na temat biznesu i wiele rzeczy też jest w stanie wdrożyć, wiele pomysłów. Także jest to bardzo ciekawy i de facto dwustronna pomoc. Będziemy prowadzili programy Campus Exchange. To są bardzo intensywne, pięciodniowe programy szkoleniowe na różne tematy, z reguły wertykalne. W Warszawie będziemy prowadzili pierwszy taki program w drugim tygodniu grudnia, który się nazywa Go Global i będziemy dostarczać wiedzę dla startupów, które już mają produkt, mają zespół i są gotowe, zainteresowane rozwojem za granicą. Także takich programów jest bardzo dużo. Te programy działają w Polsce, jest taka firma Zencard, która zresztą pierwsza inwestycja była z Poznania przez grupę Speedup. Ta firma zapisała się do programu Campus Exchange w Londynie, przeszła przez ten program z dużym sukcesem i firma, która zamienia kartę kredytową, tradycyjną kartę kredytową na kartę lojalnościową, rabatową, udało jej się pozyskać już 5 milionów euro, mają klientów w Londynie, w Warszawie, rozwijają klientów w Singapurze. Także to jest jeden z takich przykładów, które z naszego podwórka mamy, które zadziałały. Będziemy mieli oczywiście inspirujących mówców z różnych dziedzin. W Londynie Richard Branson bardzo polubił kampus w Londynie, bardzo często tam bywa, raz na miesiąc przyjeżdża i opowiada o swoich przedsięwzięciach. Będziemy mieli szereg nowatorskich programów. Jednym z nich jest Applicable, który jest skierowany do grup inwalidzkich w Tel Awiwie. Bardzo ciekawe były seminaria i powstało nawet kilka firm, które zapraszały inwalidów, osoby słabowidzące, głuchoniemych i dzięki obserwacji, dzięki współpracy startupów z tymi osobami powstały bardzo ciekawe firmy, które teraz się coraz szybciej rozwijają.
ale też będą inne warsztaty, na przykład warsztaty dla osób starszych. Też taki był przykład. Pewna pani, która miała 70 lat w Londynie, na jednym z takich warsztatów powiedziała, że nie ma kosmetyków dla jej grupy wiekowej, nigdzie w sklepie. I akurat tak się stało, że jedna osoba znała się na e-commerce, inna osoba znała się na tworzeniu kosmetyków. Po pół roku powstała firma, która specjalizuje się w produkcji tych kosmetyków w małych partiach i sprzedaje przez internet i przez sklepy kosmetyki do tej grupy. Także widać, że tego typu mieszanie ludzi, mieszanie ich pomysłów spełnia rolę i pomaga w tworzeniu nowych, ciekawych firm. Mamy oczywiście misję społeczną. Uważamy, że startupowiec to nie musi być młody singiel bez zobowiązań. To mogą być też mamy, ojcowie z małymi dziećmi, także też będziemy mieli programy specjalnie do tej grupy skierowane. I szereg różnych nowatorskich programów. Akurat to jest zdjęcie z Seulu, gdzie są zapraszane firmy, które specjalizują się w e-commerce związanym z jedzeniem albo z jakimiś, w ogóle z branżą gastronomiczną, także zawsze się kończy poczęstunkiem, próbowaniem wina. Myślę, że budynek konesera, w którym jesteśmy, zobowiązuje do tego, że będziemy próbowali byłych trunków, które tam były produkowane. To jest przykład tego programu, który ogłosiliśmy, który będziemy prowadzili w Warszawie. Jutro będziemy de facto selekcjonować startupy, które się zgłosiły, ale widać, że mamy 12 krajów, także będziemy, mam nadzieję, że wybierzemy 10 firm z wielu różnych krajów i dzięki temu będą mogły uczestniczyć w tym programie Go Global. A to są przykłady programów, które Campus Warszawa będzie oferować do wszystkich w Warszawie, w Polsce, ale również w Europie Środkowej. W listopadzie zapraszamy do bardzo znanego akceleratora amerykańskiego Black Box. W kampusie w Londynie będziemy mieli akcelerację, która jest wokół wertykału Fashion Tech. W Seulu mamy gaming. W grudniu będziemy mieli wybór, akcelerację i wybór najlepszego przedsiębiorstwa, które jest prowadzone przez kobietę. W Warszawie właśnie Scale Up albo Go Global oraz w Nowym Jorku dla firm, które robią social entrepreneurship u naszego partnera Galvanize. Także to są przykłady programów i co te programy dają. Jeżeli jest startup z Warszawy, który tutaj jest, funkcjonuje, buduje się, albo z Poznania, albo z Pragi, z Budapesztu, chyba najgorszą rzeczą jest bycie w tej monokulturze startupowej, gdzie podobni ludzie są, podobnie myślą. Natomiast te programy powodują, że oni przez 5 dni wszyscy są ze startupami z całego świata. Nagle poznają 20 innych sposobów myślenia, patrzenia na produkty i mamy nadzieję, że będą tworzyć taki ferment, będą pomagać w kreowaniu wielu ciekawych projektów globalnych. Też taka ciekawostka, byłem na Litwie, opowiadając o kampusie Warszawa i rozmawialiśmy na temat spółek z Estonii i te spółki z Estonii, ponieważ jest to mały kraj, one od razu muszą myśleć globalnie. I zadałem im pytanie, jak oni do pewnych rzeczy podchodzą, jeżeli chodzi o globalizację. Jedną z pierwszych rzeczy, które mi powiedzieli, to jest to, że w momencie, kiedy zakładana jest spółka, automatycznie od pierwszego dnia są poszukiwani członkowie zarządu z 2-3 innych krajów. I to jest sposób na globalizację. Oni od razu chcą, żeby spółka wystartowała z Anglikiem, z Amerykaninem, z Hindusem na dzień dobry, od zera. I to już pokazuje, że taki zespół, zanim on się dogada, zanim on stworzy ten produkt, on od razu już ma globalną wizję, on już globalnie patrzy, jest w stanie rozwiązywać zupełnie inne problemy. Natomiast to tak naprawdę jest tylko technika rekrutacyjna. Także nie jest to rzecz, która jest trudna do wdrożenia.
Jeżeli chodzi o programy, które w kampusie w pierwszej połowie 2015 roku zrobiliśmy, to ponad 5 tysięcy przedsiębiorców partycypowało w tych programach. Także to jest impact, który mamy, ponieważ wtedy jeszcze głównie Londyn był, Madryt dopiero powstawał, Seul też, także właściwie to są w zdecydowanej większości londyńskie programy. I stawiamy sobie takie pytanie, czy ten region Europy Środkowej może, podobnie jak Izrael nazwał siebie Startup Nation, czy może być takim brandem jako Startup Region? I uważamy, że tak, bo najważniejsza bariera to jest bariera technologiczna. Czy mamy inżynierów, którzy mają wiedzę? I uważamy, że odpowiedź na to pytanie jest tak, że polscy inżynierowie, czy węgierscy, czy estońscy potrafią zbudować prawie wszystko. Także tej bariery technologicznej, największej bariery nie ma. Jest bardziej bariera związana z doświadczeniem budowania biznesów międzynarodowych. Jeżeli zobaczycie na ilość pieniędzy, które fundusze Venture Capital inwestują w europejskie spółki, zainwestowały 4,1 miliarda euro tylko w trzecim kwartale tego roku i porównacie sobie państwa, a raczej miasta z lewej strony i porównacie do miast z prawej strony. Także jest dosyć duża różnica. Źródłem tej informacji jest serwis Dealroom, który pokazuje i rejestruje te transakcje. I tutaj jest tak naprawdę bardzo dużo do zrobienia i mamy nadzieję, jako jeden z kroków, Kampus Warszawa będzie ściągać inwestorów, którzy będą inwestować i patrzeć na ten region jako miejsca, gdzie można ciekawe spółki znajdywać i rozwijać. Jest mnóstwo bardzo ciekawych spółek z całego regionu. Właściwie w każdym z krajów są spółki niezwykle ciekawe. Jeżdżąc po tych krajach, nawet o wielu z nich nie słyszałem. Natomiast są rzeczywiście, jako region możemy się pochwalić, że możemy promować się jako miejsce, gdzie startują bardzo ciekawe spółki. Także nasze cele, które stawiamy sobie w Kampusie Warszawa na najbliższe lata. Po pierwsze, chcielibyśmy stworzyć większy ekosystem, który jest bardziej połączony ze sobą, który współpracuje ze sobą, który wymienia się informacjami. Chcemy postawić na jakość, na podnoszenie jakości ekosystemu, na edukację. Ten transfer wiedzy jest bardzo ważny. No i na globalizację. Mamy nadzieję, że jeżeli będziemy mieli ilość i jakość, to dostęp do światowych zasobów będzie po prostu ułatwiony. Dziękuję bardzo. Zapraszam do rejestracji, do odwiedzin. Dzięki, Artur.